zła. I co teraz? Idź sobie! Nie, proszę! I dorwie mnie! Nie, błagam! Kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie na randomowym czwartku u Neiry, czyli naszym cotygodniowym spotkaniu, podczas którego wybieram albo losuję jakąś gierkę z Neirowej biblioteki. No i dzisiaj, słuchajcie, taka smutna wiadomość dla mnie, ale mam nadzieję, że wesoła dla was, bo będzie się z czego pośmiać. A smutna dla mnie dlatego, że dzisiaj będę grzybem. Tak, moi drodzy, pora się z tym pogodzić, to już ten wiek, kiedy jest się po prostu zgrzybiałą babą. Gramy w Mushroom Man, Truffle Trouble. Jesteśmy w tej grze grzybem, który ma bardzo, bardzo zły sen. Nasz grzyb o imieniu Pax śni mianowicie o tym, że goni go ta oto widoczna na ekranie przepiękna, przeprzystojna, bardzo słodka, truflowa księżniczka. No można to uznać za koszmar, aczkolwiek, ja nie wiem, może nasz grzyb Pax ma takie preferencje, Holender go wie. Za chwilkę ruszamy zgłębić jego sny. Naszym zadaniem będzie po prostu przed tą niechcianą miłością spierniczyć. Ode mnie jeszcze zanim zaczniemy, takie drobne ogłoszenie parafialne. To jest ostatni filmik przed weekendem, także kolejnym razem spotykamy się dopiero w poniedziałek podczas zgrzybiałka. No, dlatego, że ja po tym zgrzybieniu muszę sobie troszkę odpocząć, także wybywam na weekend. No i spotkamy się w poniedziałek. A tymczasem ruszamy w zagrzybiały świat. Okej, kochani, ja sobie przed chwileczką zrobiłam szybki tutorial. Ale teraz lecimy już do właściwych misji. Mamy chyba krótkie intro właśnie w tej chwili. Może dowiemy się czegoś więcej o tych paksowych koszmarach. No, klimacik taki, powiedziałabym, mroczny. To na pewno. Też bym miała koszmary, jakbym w takiej okolicy mieszkała. Oj, ewidentnie ktoś tutaj nie segregował śmieci. Ewidentnie. Dobra, jest nasze paksidło. Ależ przystojniak. A, to walentynka. Dostaliśmy chyba liścik miłosny. Tralalala. Kto tam, paksiku, do ciebie napisał? Dlaczego każdy facet tak reaguje? Proponujesz ślub i pali twoją wiadomość i spiernicza jak najdalej. Nie no, znaczy ja w sumie rozumiem. Też bym pewnie tak zrobiła. No i widzicie, jak się biedaczek przejął? To od tego właśnie, słuchajcie, nie wysyłajcie nikomu niechcianych walentynek, bo potem biedaki będą mieć koszmary, no. To stąd ten nasz biedny paksik tak cierpi teraz. Nie, no po prostu trauma teraz do końca życia. Zastrachany, zestresowany. Teraz zero radości z życia. Przerażający piec to mi się kojarzy z Kevinem samym w domu. Tylko tutaj nie ma krwiożerczego pieca, za to jest krwiożercza walentynka. Dobre, dobre, podoba mi się to. Oho. Za tobą! Tak właśnie wygląda miłość w rzeczywistości. Goni was,
wielka truflowa prześladowczyni lub prześladowca. Nie zakochujcie się nigdy. Never. Never. Dobra, moi drodzy. Naszym zadaniem jest przed tą naszą truflową miłością uciekać. Nasz Grzybosław ma różne umiejętności. Może skakać. Może, moi drodzy, przesuwać różne bloki. Może się wspinać po krawędziach i po nich przemieszczać. Ale oczywiście trzeba uważać, no bo też przy okazji może się spierdaczyć w przepaść. Ja jestem ogólnie mega zestresowana, też byście byli, jakby was gonił taki ktoś. Ja normalnie słyszę oddech tej lowy na plecach. Zimniak! On mówi zimniak! Także tak, słuchajcie. Mamy też przeciwników różnego rodzaju, których możemy rozwalać. Jezu, ona coś do mnie mówi! To jest autentycznie tak creepy. Okej, i rozwalając te potworki, jeszcze ładujemy sobie taki wskaźnik... Ziemniok! Wskaźnik specjalnych ruchów. Które trochę nam ułatwią życie, bo między innymi można stać się niewidocznym. Właśnie zbierając te takie grzybosławy, skupiska grzybosławów. Uhu! To dopiero. A teraz będzie. Wow, dobre to było, podoba mi się. Podoba mi się, słuchajcie. Alright. A, możemy też te bloczki podnosić, żeby sobie budować takie konstrukcje do dalszego łażenia. Także trochę kombinacji tu jest. Mi się troszeczkę też już podczas tutoriala skojarzyły te niektóre ruchy z Crashem, naszym kochanym, klasycznym Crashem Bandicootem. Także widać ewidentnie inspirację. Dobra, zebraliśmy wszystkie zalążki grzybosławów. I lecimy do następnego poziomu. Jezus Maria, biegnij, bo ja po prostu nie mogę na nią patrzeć. A żeś się, chłopie, wkopał. Łożesz, aż przyzwoniłam chyba w ścianę. Ła, ła! Kurde, nie zdążyłam podskoczyć. Oj, kurczę. Boże, jest już blisko chyba. Chyba się zbliża. No nie jest to na pewno, słuchajcie, księżniczka ze snów każdego mężczyzny. Chociaż nie wiem, niech się mężczyźni wypowiedzą, no bo mi tak ciężko oceniać. Dajcie znać w komentarzach, czy poszlibyście na randeczkę z taką truflową panią. Ciekawa jestem. No bo nie wiem, no ja się, kurczę, nie znam na męskich gustach aż tak bardzo. Nie jestem facetem. A może to, kurczę, ten cały paksik to niesłusznie w ogóle ucieka. Ło, ale to semże przesunęła. Ła, nie, ale to, ojej, zaraz. Musimy tu zrobić coś jeszcze. Ciepnij to, ale to spada. Kurczę. Ła! Teraz ja spadam. To spada, to nie jest dobrze. Oh, damn it. I co my Jezu, idzie! Idzie! Nie! Proszę! Proszę, zostaw mnie! Bliska, ja nie chcę!
Nie chcę buziaczków! Jezu, 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 co tu robić? Co tu robić? Dawaj jakiegoś sprinta, przyspiesz trochę, bo to... To jest po prostu najlepsze przedstawienie koszmaru z niechcianą kochanką. Ja uważam, że ta gra powinna za to dostać medal. Ja się bardzo cieszę, że to nie jest... nie jest jakiś przerażający, niezbyt przystojny mężczyzna, który mnie ściga, bo... nie pograłabym sobie za dużo. Jezu... Ale to jest... Ła! I co teraz? Idź sobie! Nie, proszę! I dorwie mnie! Nie, błagam! Jezus Maria! Jedny. Żegnaj, Paksie. Żegnaj, Paksie. Słuchajcie, ja nie chcę wiedzieć, co ona z nim zrobiła. Po prostu nie chcę. Nawet nie próbuję sobie tego wyobrażać. Ło. Jezus Maria, jaka trauma. O, masz! Come on, come on, come on, Paksik. O, żeż wy! Dobra, teraz pełne skupienie, bo ja tego drugi raz nie przeżyję. Biegusiem, biegusiem! No ale, kurczę, trzymaj się, Paksik! Bo to wiesz, jak ty się nie będziesz trzymał, to ja ci nic nie poradzę, że cię kochanka dorwie. Zimniak! Jezu, nie trafiłam w nią. Dobra. Moi drodzy, skupienie, full focus. Full focus, Ław. Come back! Jezu, jakie to jest creepy. Dobra, mamy grzyba. No i co? Dobra. Tak, okej, chyba już wiem, jak to rozwiązać. Dobra. Dobra, moi drodzy. Przeszliśmy ten moment, w którym ostatnio spotkała nas tak straszna trauma w postaci całowania truflowej księżniczki. Mega, mega Krypisław. A tam coś jeszcze jest? Nie ma. Dobra, po co ja to sprawdzam? Powinnam się skupić po prostu na biegu przed siebie. I tyle. O, tutaj wam pokażę, to jest właśnie ten tryb, o, co prawda na sam koniec, ale dobra, mogę się, o, właśnie być takim niewidzialnym grzybem i wtedy mnie wrogowie po prostu nie widzą. Uff, dobrnęliśmy do końca tego drugiego etapu. Ja cię żeś kręcę po prostu. Ja aż się boję sprawdzać, co jest dalej. Dobra, ja myślę, że powinnam trochę częściej używać jednak mimo wszystko w tej grze sprintu, żeby sobie zrobić przewagę.
nad tą naszą pięknością, która za nami biegnie. Także trochę posprintujemy. O! Jezus, ale trochę przegięłam teraz. Zimniok! Niesamowicie mi się to podoba. Niesamowicie jest to pyszne, to co mówi ten Grzybosław. Okej, nie wiem po co był mi ten klocek. Ej, ja chcę tego. Chcę zarodki nasze. Grzybowe. Jezu, auć, robak, nie zauważyłam go. Dobra, no słuchajcie, powiem wam, że ogólnie, tak jak na razie patrzę, to jak już się... A, tu jest. Jak już się... A jak zdobyć tamtego zaroda? Dobra, boję się kombinować. Jak już się tak ogólnie te wszystkie ruchy aksiątka ogarnie... Wow. Ale co teraz? O! Oczywiście wpadłam w jedyną możliwą dziurę, jaka tu jest. To takie trochę jest to wszystko powtarzalne. Nie będę cię całować! Spadaj! Dlaczego nie możesz zrozumieć, że cię nie kocham? Po prostu nie preferuję trufli. Jakbyś była piękną, dorodną, grzybową księżniczką, to może wtedy tak, ale... No sorry, po prostu... Dobra, ja tu się robię niewidzialna. Po prostu pak Krzosław ma inne preferencje. Ła, co to jest? Nie wiem, co to jest. Takie obślizgłe. Alright. What the fuck się tu dzieje? Zu. Dobra, tego chyba będę musiała... Ła! Jeszcze jakiś mi tu Żukersław. Odejdź ode mnie! Zła kobieto! Nie no, ja chcę tego klocka tam na górę, ale tamtego chcę tylko tak troszkę wyciągnąć. O, właśnie tak! Good job! Paksik. No! Please, don't look at me! Ale kombosik poleciał. Jezu. Ja w ogóle, wiecie, nie za bardzo trawię... Znaczy, no trawię. Po prostu mnie stresują. Gry jakieś takie na czas, takie, że trzeba szybko biec, uciekać i tak dalej. Więc ja tu bardzo... Bardzo sporą traumę przeżywam w tej chwili. O Jezu. No i oczywiście, jak to ja, gram z rozdziawioną gębą. A to jest chyba jakiś... Aj, się do tego przyklejam! Motherfucker! Jezu, no właśnie. I takie ogólnie rzeczy typu spadanie. I to traumatyczne. Come kiss me! Nikomu tego nie życzę. Seriously. Dobra, mamy to. I don't want you! Gdzie tam idziesz, to dziursko? Dobra. Dobra. Zbudowaliśmy se schodchęcy. I mamy swoje wyrko!
Ja mam zasadnicze pytanie. Kiedy on się obudzi i nie będzie tego musiał w kółko przeżywać? O, gdzieś jedne zarodeczki żeśmy zostawili. Ale byłam zbyt zestresowana, żeby się za nimi oglądać. Oki. Dobra. Moi drodzy, robimy jeszcze jeden level, bo to zdecydowanie za dużo dla mnie stresu jak na jeden raz. Ja serio, nie wiem, trudno. No najwyżej Pax po prostu się nigdy nie obudzi. Będzie wiecznie przeżywał tę swoją miłość. Aż w końcu przybędzie jakaś prawdziwa grzybowa księżniczka i go z tego koszmaru obudzi. Dobra, ła! Biegaj! Ła! Ale... Jezu! No love! No love! Please! No love! Aj! Padłam. A nie mogę... Ła! Spaść! Plusem tej gry, słuchajcie, jest to, że Pax chyba nie ma życia ograniczonego, bo w ogóle nawet nie widzę tu żadnego wskaźnika, więc jedyną przegraną, jaka może się zdarzyć, no to jest właśnie pocałowanie przez obślizgłego trufla. A, dobra, czekajcie. Przepchnij to tam. Good. Idziemy... A! Mówię, idziemy na górę. Jezu! Jaka ameba. Grzybowa ameba. A jak tam tego klocka wyciągnąć? Dobra, nieważne. Nice one. Dawaj mi to. Ha! Special move. Niewidzialny grzyb. No to w sumie jak każdy grzyb. Czai się czai. Słuchajcie, moi drodzy. A! Czai się czai. Wychodzi dopiero jak już... What the fuck? Jak już się w pełni rozwinie. A wtedy to mamy, kochani, z nim już problem poważny, no. Piu! Ziemniak! Weźże do tej armaty. I lecimy. Jak najdalej od niechcianej miłości. Niechciana miłość to jest najgorsze, co może być. Pax to potwierdza. Uo! Nie zauważyłam, że mi się schodki skończyły. Norma w moim wykonaniu. Dobra. Spinamy się, kochani. Cicho, bo się nie mogę skupić. A, tu też mogę przepchnąć. Dobra. Okej. Okay. Nie no, ale teraz to... Teraz to się chyba wpierniczyłam i już nie przejdę dalej. Bo nie mogę wy... Nie, nie, proszę! Błagam! Bliska! Bliska! O, mogę tak przejść, ale za dużo to mi to... Będę chodzić w kółko. Za dużo to mi to nie da. O!
Można zdobyć osiągnięcie za... O, można jednak tu wejść. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale dobra, spoko. Można dostać, słuchajcie, osiągnięcie za... za spadanie. To jest... Ojejku, to jest kochane, bo to jest najlepsze osiągnięcie dla mnie, jakie może być. Chodźa! Dobra. Pierdzielone układanki. Jejku, usłyszę jej kroki. I don't like to be hug. Bleh. Boże, aż się boję myśleć, co to jest to czarne. Myślicie, że to truflowa zostawia? Rozpuszczoną truflową maź? Uch, dobra, widzę Wyrko. Jest, Wyrko, dotarliśmy do końca, uciekliśmy przed nią. Oki mojej drodzy, ja myślę, że to jest tak traumatyczna przygoda, że należy ją w tym momencie skończyć. Udało nam się tylko raz być pocałowanym przez truflową księżniczkę, jednakże obawiam się, że jest to trauma na całe życie. I naprawdę, nie zazdroszczę Paxowi ani nikomu z was, jeżeli miewacie takie sny, to przerąbane. No po prostu przyznaję, przerąbane i życzę wam, żebyście tych snów zaprzestali, żeby od was uciekły i w ogóle... I życzę wam jednak lepszej miłości. Takiej zdecydowanie z wzajemnością. Wtedy ma się piękne sny. Ach, jak się romantycznie zrobiło. Dobra, tym romantycznym akcentem kończymy na dzisiaj. To był randomowy czwartek u Neiry. Neira była grzybem, uciekała przed truflową księżniczką. Robi się coraz ciekawiej, muszę przyznać, w te czwartki. Przypominam jeszcze na koniec, że trwa giveaway z Tom Clancy's The Division, na blogu jest info, oraz przypominam o tym, o czym mówiłam na początku, że następnym razem spotykamy się w poniedziałek na zgrydziałku, gdyż muszę chyba pójść na jakąś normalną, zdrową randkę, żeby tę traumę z siebie zmazać. Dzięki, że ze mną byliście, przesyłam buziaki, chociaż nie, albo nie, bo w kontekście tego, co widzieliśmy, to nie, to jest niepycha. Pa, trzymajcie się, pa, pa, miłych snów, dobrych! Bez koszmarów. Pa!